Prezes Kaczyński. Te osoby mogą się spodziewać obostrzeń. Jarosław Kaczyński. Osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że państwo musi robić wszystko co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą. Przyznał, że obywatele, którzy nie są zaszczepieni, mogą się spodziewać obostrzeń. Jarosław Kaczyński przekazał, że jest w pełni zaszczepiony. Nie było żadnego strachu, żadnych skutków ubocznych. Niektórych boli ręka, mnie nie bolała, powiedział prezes PiS. Obowiązkowe szczepienia? Kaczyński został też zapytany o to, czy szczepienia będą obowiązkowe. Odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki. Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem, odpowiedział. Zdaniem prezesa PiS takie zachowanie to skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia, dodał. Jego zdaniem państwo ma obowiązek uczynić wszystko, żeby doprowadzić do najwyższego stopnia zabezpieczenia przed zarazą, jaką jest COVID-19. Uważam, że nie można kierować się w tej sytuacji myśleniem o tym, aby nie narażać się jakiejś grupie wyborców. Trzeba kierować się dobrem ludzi, podkreślił. Obostrzenia dla niezaszczepionych. Prezes PiS mówił także o nasilających się nowych wariantach koronawirusa. Podkreślił, że musimy osiągnąć zbiorową odporność. Trzeba podjąć wszystkie możliwe przedsięwzięcia, zarówno zachęty do szczepień, jak i bardziej rygorystyczne kroki, dodał. Kaczyński pytany o to, czy osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń, jasno stwierdzi, tak, mogą spodziewać się obostrzeń, powiedział. Nie można ulegać tym, którzy mają kłopot z analizą sytuacji i zbyt niski poziom empatii. Politycy muszą brać odpowiedzialność za trudne decyzje i ponosić ich ryzyko, dodał. Prezes PiS przekazał, że w ciągu tygodnia w Polsce można zaszczepić 5 milionów ludzi.